Witamy serdecznie z naszego Centrum Twórczego, z serca warszawskiej Pragi. Witam Was, Eliza. Dorota. W naszym Centrum Twórczym na co dzień prowadzimy warsztaty z różnych technik rękodzielniczych oraz upcyclingowe. Zajęcia mamy galerię rękodzieła i rzemiosła, a dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać bransoletkę tkaną na krośnie. Taką bransoletkę będziemy dzisiaj wykonywać. I podstawowym narzędziem, które jest potrzebne do wyplecenia takiej bransoletki, jest rzeczone krosno. I tu się pojawia pytanie, skąd wziąć takie krosno? Lepiej co zrobić? Zrobić samemu. Zrobić samemu. I to wcale nie jest takie trudne. My z Dorotą zrobimy krosno, natomiast później pałeczkę przejmie Kinga, która jest ekspertką od wyplatania tego typu bransoletek i ona poprowadzi już sam instruktaż wyplatania bransoletki. Co potrzebujemy do zrobienia krosna? Dechę. Dech. Jeżeli ktoś całkiem przypadkiem ostatnio budował płot, to być może macie w domu sztachetę płotu. To jest właśnie taka sztacheta. Może być każda inna deska o szerokości około 9 lub 10 cm. Zaraz zobaczymy, ile ma ta nasza. Nasza ma akurat 9, czyli akurat jest to sztacheta, którą można kupić w każdym sklepie. Deska sosnowa. Podobronym, tak. Sosnowa, czy z każdego innego drewna. Sosnowa najfajniejsza, bo miękkie drewno łatwo się tnie. Potrzebna będzie nam też piła lub pilarka, jeżeli ktoś posiada. Wyżynarka. Takie wyżynarka. Cokolwiek, czym potniemy deskę na te elementy, z których składa się krosno, czyli boczki i podstawa. My tutaj pokażemy akurat cięcie piłą ręczną. Będziemy wykorzystywać taką skrzynkę, dzięki której zachowamy proste linie cięcia. Natomiast później już wyższą szkołą jazdy jest wykonanie takich malutkich nacięć. Takich drobiutkich nacięć. I te nacięcia jest najlepiej wykonać czym? Piłką włosową. Ręczną piłą włosową z małym, drobnym brzeszczotem o drobnych zębach. Tak? To jest taka piłka, którą na przykład Dorota używa również do swoich działań jubilerskich. Ale również możemy posłużyć się taką typową piłką dostępną w marketach. No ważne, żeby te nacięcia były o takiej grubości nie większej niż 1 mm. No to co? Zabieramy się do roboty. Zaczniemy od odmierzenia elementów, które musimy odciąć. Boczki zrobimy 9 cm, podstawę 30 cm. Zaczniemy od odmierzenia odcinków, które będziemy odcinać od tej deski. Podstawa 30. Krosna to będzie 30, to jest 30, tak? 30 cm. Zrobimy sobie linię przy użyciu ekierki, lepiej, żeby ona była prosta. I od razu odmierzymy kolejne, tak? Już mogła w sumie to ekierką zrobić. Dobrze, 9 cm zrobimy. 9 cm te boki. Znokcie. Niciach. I zabieramy się za cięcie. Tak nam się nie zmieści. Jeżeli macie szerszą skrzynkę, to zmieści się pewnie też na płasko. No my musimy ciąć w pionie. Tak? Trzymam. Trzymamy. Taką skrzynkę najlepiej jest przykręcić do blatu roboczego, albo właśnie bardzo mocno trzymać. I lecimy z cięciem. Za wysoko. Mamy ucięte już elementy boczki i podstawę. I teraz bardzo ważna rzecz, musimy je ogradować. Ogradować, czyli oszlifować. Muszą być gładziutkie, żeby się nam nie kaleczyły nitki bransoletki. No to już do dzieła. Ja to wybiorę sprzęty. No i używamy tradycyjnego papieru
siernego. Też bardzo relaksująca robota. No przynajmniej 80, tak, przynajmniej 80. Papier ścierny im ma wyższą tą wartość z tyłu. Tutaj jest akurat 80. Tym jest mniejsze. Im ma wyższą wartość, tym ma drobniejsze ziarno, czyli drobniejszą gradację tą. Bardziej delikatne materiały można nim ścierać, czyli jeżeli mamy papier 80 albo 60, to on się nadaje właśnie do takiego szlifowania drewna. I tutaj głównie nam chodzi o krawędzie. Pył ze szlifowania może prowokować trochę kichania lub kaszlu. Natomiast też nie jest to aż taka metoda, żeby używać jakichś zabezpieczeń na twarz. Tu już mamy gładkie. Tu mamy gładkie. Jest ok, dobrze. Mamy podstawę, na razie z nią nic nie robimy. Teraz na tych boczkach musimy wyciąć te wyżłobienia. Jak to zrobić? Najpierw musimy odmierzyć odstępy między tymi wyżłobieniami. One będą co 2 mm. Zrobimy sobie je tak. Podzielimy najpierw to na pół, ten nasz cały kawałek. I odtąd będziemy szli w każdą stronę co 2 mm. Zrobimy 20 takich wyżłobień. Myślę, że to będzie wystarczające. Co 2 mm odmierzamy i rysujemy linię. 4. Z tej strony. Dobrze naostrzony ołówek jest tutaj niezbędny. Dobra, i w tą stronę też 10. Kreseczek. To samo robimy na drugim elemencie. I teraz przy pomocy piłki, cieniutkiej piłki włosowej, nacinamy każdy z tych paseczków. Możemy to zrobić nawet bez skrzynki. Trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie. Tutaj akurat brzeszczot, ostry brzeszczot będzie bardzo pomocny. Na jakiej głębokości? Na głębokości około milimetra dwóch, tak żeby ta nitka nie wyskakiwała w czasie tkania, bo to są te wyżłobienia, to są prowadnice do nitki. Także nie musi to być bardzo głębokie nacięcie. Nie muszą też być identyczne też na te nacięcia tutaj. Pamiętajmy, że no robimy to do własnego użytku i robimy tak, żeby było nam wygodnie później na tym pracować. Mamy już nacięte prowadnice do nici i teraz zostało nam już tylko przymocowanie tych boków do podstawy krosna. Przymocujemy to przy pomocy kleju na gorąco i chwycimy jeszcze
wkrętami, żeby było mocniej. Najpierw zaznaczymy sobie miejsca do nawiercenia otworów pod wkręty. Będzie nam później łatwiej te wkręty zamocować. I żeby to zrobić, przymierzymy do podstawy, do wysokości podstawy ten boczek i zaznaczymy sobie miejsca na nawiercenie otworów na wkręty. Tak samo zrobimy na tym naszym drugim drewienku. Mniej więcej w połowie wysokości podstawy. Tutaj mamy jakiś sęk. Zrobimy może tu. Dobrze. Nawiercamy. I nawiercamy. Nawiercamy odrobinkę, tylko tyle, żeby wkręt nam się dobrze... Żeby kręt się dobrze wprowadził. Wkręt się dobrze wprowadził. Można tak powiedzieć. Żeby się deska nie rozwarstwiła. Tak. Dobrze. Klejmy. I teraz przykleimy. Chociaż Dorota, wiesz co, myślę, że chyba teraz będzie też lepiej dokręcić ten wkręcik, którym będą mocowane nitki. Tutaj na krośnie gotowym mamy taki wkręt, który trzyma nam nitki te prowadzące. I to chyba też będzie teraz dobrze, prawda? No to jak myślisz? Mamy go w odległości około 2 cm od krawędzi i na środku. To tu szlifowaniu nam wyszło i piłowaniu 8 i 8, czyli 4 i 4. I na środeczku 2 cm. I tak samo tutaj. I też najpierw nawiercimy. I tutaj dobieramy taki wkręt, który nie będzie dłuższy niż deseczka, żeby się nie przewiercić na drugą stronę. Proszę, Dorota, czyń honory. Mogę? Proszę. Tylko prosto. Niedużo. Wystarczy? Tak, tu jeszcze wyrównaj. Dobra. Jest. Super. To teraz doklejamy elementy do boków. Posmarujemy cieniutką warstwą kleju na gorąco, bardzo malutko, bo tutaj chodzi o to, żeby nam tylko chwyciło. Stawiamy na równym i naciskamy. Tak. To samo zrobimy za chwilę z drugiej strony. Poczekamy chwileczkę, aż nam zwiąże ten klej. No jest chyba już. No i teraz dla pewności, dla lepszego mocowania wkręcamy jeszcze wkręty. Tutaj z kolei pilnujemy, żeby wkręt był dłuższy niż szerokość boczku. I mocujemy ten wkręt tutaj z boku. Pamiętamy, że... Czekaj, puść. Może musimy przyłożyć trochę siły. Oj! Nie wysychł dobrze klej, ale to nie szkodzi, bo w tej chwili już mamy złapane wkrętem. To klejenie klejem na gorąco było po to, żeby nam połączyć wstępnie tą deskę, żeby nam się nie rozjechała przed wkręceniem wkrętu. I dokładnie tak samo robimy z drugiej strony. Czy tutaj już myślisz, że można? Czy się rozejdzie? Wygląda na to, że można.
przy wkręcaniu pamiętamy, że liczy się jednocześnie dociskanie tego elementu wkręconego, bo inaczej... Bo inaczej bit będzie się omykał na łbie wkrętu, a nie będzie wkręcał. Jeśli ktoś nie lubi wkręcać śrubek, zawsze można gwoździami to tradycyjnym zrobić. Gwoździem też damy radę oczywiście. Gwoździe, młotek, też będzie działało. Tak, tu może jeszcze dokręcimy. No i proszę bardzo, raz, dwa i mamy krosno do wyplatania bransoletki na krośnie. A jeżeli mowa o wyplataniu, to my zapraszamy do nas Kingę, ekspertkę od właśnie plecenia bransoletek na krośnie. Kinga, zapraszamy do nas. Jest z nami Kinga. Kinga z marki? Z marki Shout Me. I Kinga pokaże nam, właśnie Kinga, powiedz, co nam pokażesz? Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić prostą bransoletkę na krośnie. Tak. I krosno już z Dorotą zrobiłyśmy, natomiast Kinga pokaże całą resztę, czyli jak mocować sznureczki i dalej jak wyplatać. Proszę bardzo, Kinga. Dobra. Warsztat jest Twój. Może zaczniemy najpierw od materiałów. Będziemy potrzebować nici dwóch grubości, cienką na wątek i grubszą na osnowę. Wątek, czyli główny wzór, tak? Znaczy ja później to wszystko wytłumaczę. Okay. W trakcie robienia będzie najprościej, jak pokażę, co to jest osnowa, co to wątek, wszystko wytłumaczę. Jasne. Dwa kolory koralików, najlepiej jak to będą Toho 11.0, to jest rozmiar, ale mogą być też jakieś szklane zwykłe z pasmanterii, akrylowe, dowolność. Nawet kamienie naturalne mogą być. I będziemy potrzebować jeszcze maty do koralików albo jakiegoś materiału, po którym się te koraliki nie będą po prostu ślizgać. Igła oczywiście, igła jak najcieńsza, to jest rozmiar 12.0, no ale najcieńszą, jaką po prostu będziecie mogli znaleźć. Dłuższą, krótszą, to już od Was zależy. Linijka, nożyczki, no i krosno. I krosno. Bez krosna nie da rady. Tak. Tutaj mam rozrysowany wzór, żeby nam było prościej, ale to tak dodatkowo. To może zaczniemy najpierw od nawleczenia nitek osnowy, czyli bierzemy czerwoną nitkę, zaczepiamy ją tutaj o śrubkę i tak trochę, powiedzmy jakieś 15 cm więcej, za krosno ucinamy i to będą nasze dwie nitki osnowy. Ze względu na to, że mamy wzór na 5 rzędów koralików, będziemy potrzebować 6 nitek osnowy. Zawsze jest jedna nitka więcej niż rzędów koralików. Czy kolor nitki będzie widać później w bransoletce gotowej? Pomiędzy koralikami będzie widać? Raczej trochę będzie widać. Tutaj wiadomo, że wzięłam ten kolor ze względu na to, żeby było jak najlepiej to widać w filmie, tak? Żeby było to jak najbardziej czytelne. To robimy taką, tak? Bransoletkę, tak. Dokładnie tą. I teraz zaczepiamy nitki między otworki. Każdy obok siebie, tak? Każdy sąsiadujący otworek. Naprzeciwko siebie muszą być, tak? Tak, no tak mniej więcej, tak? Tak? Tak, odpowiadający, tak sobie, że tak powiem. Żeby nie szły po skosie te nitki. I później jak mamy, to może pokażę, jak mamy tak zaczepione nitki, to
po prostu musimy zawiązać supełek na tej śrubce. Ja to zrobię tak. Tak jak mówiłam, jak będziemy wiązać supełek na tej śrubce tutaj, to musimy sprawdzać sprężystość nitek, żeby one nie były zbyt luźne, bo później wzór się będzie źle układał, ale też żeby nie były zbyt sztywne, bo tak samo wzór się będzie źle układał. Najlepiej, żeby były takie lekko sprężyste, uginały się pod palcem. Tak nitki założone są idealnie naciągnięte, bym powiedziała. Teraz bierzemy nitkę cieńszą, tutaj mamy akurat czarną, czyli wątek. I tą nitką będziemy szyć koraliki. I montujemy ją na tej zewnętrznej stronie osnowy. Przywiązujemy, tak? Przywiązujemy dwoma supełkami, żeby to się trzymało. Zostawiając ogonek około 20 cm z jednej strony, a z drugiej powiedzmy 50 cm. Na oko trochę dłuższe, żeby było. No chyba, że chcemy wykraść kolię, no to wtedy dłuższe. No to bardzo długo. Ale robimy też będę bransoletkę, także. Tak, ale też będę pokazywać, jak dowiązać później nitkę, dlatego że wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile dokładnie centymetrów na ile rzędów, na ile koralików nam starczy. A i tak nitkę będziemy musieli później schować, przewiązać, więc to też pokażę. Nakładamy nitkę na igłę. I tak założony wątek możemy szyć koraliki, czyli bransoletkę. Nasz wzór, tutaj zaczniemy od tego rzędu, gdzie jest jeden złoty koralik, trzy niebieskie i jeden złoty, więc też nabieramy je na igłę. Można od razu brać na igłę wszystkie, prawda? Nie trzeba po kolei ich przewlekać tylko? Trzeba właśnie cały rząd od razu nawlekamy. A, cały rząd na igłę. Tak. I tak jak mamy nawleczony na igłę rząd, na koniec nitki przesuwamy. I teraz przechodzimy pod nićmi osnowy. I pierwszy rząd jest najtrudniejszy, więc tutaj przyda się trochę cierpliwości, szczególnie jeśli mamy więcej rzędów, to będzie trudniej. Każdy koralik musi być między dwoma nitkami osnowy. I zaciskamy. To jest jeden rząd. I teraz z kolei, jeśli przechodziliśmy pod nićmi, to przechodzimy teraz nad nićmi osnowy w koralikach. Nad całym rzędem. I zaciskamy. Nie możemy też zacisnąć za mocno, bo wtedy bransoletka się będzie falować. Tak po prostu, normalnie. I tak będziemy tworzyć całą bransoletkę. Po prostu nabieramy cały rząd koralików, przechodzimy pod osnową, a później nad nićmi osnowy. Wszystko w koralikach. Projekt dla cierpliwych. Tak, dla cierpliwych też może nauczyć cierpliwości albo albo może właśnie jej nie nauczyć. Ale to raczej jeden z tych projektów relaksujących mimo wszystko. Tak. No i w zależności od wielkości bransoletki może trwać powiedzmy 30 minut, a może to nam zająć powiedzmy nawet kilka godzin. No tak, bo bransoletka może być węższa, szersza, tak? Różna. To jest taka średnia. To jest, powiedziałabym, wąska. Bransoletka, tak. Więcej modeli bransoletek i pierścionków można obejrzeć na Kingi profilu na platformie przeróbmy.pl. Kinga ma swój sklep i tam można właśnie obejrzeć takie gotowe produkty, no i kupić, jeżeli ktoś jednak nie czuje się na siłach wypleść samemu. Natomiast my pokazujemy podstawy. I być może kogoś zainspirujemy do stworzenia własnych wzorów. Można wymyśleć, tak? Własne wzory? Jak najbardziej. Napisy? Tak, nawet na zwykłej kartce w kratkę.
można. Wystarczy nanieść takie, tak? Takie okienka i je tak, pokolorować kredką. To teraz schowamy nitkę, bo może się zdarzyć tak, że, znaczy na pewno się zdarzy tak, że w pewnym momencie po prostu jej albo zabraknie, albo tak jak tutaj, koniec nitki trzeba po prostu gdzieś schować, nie można po prostu jej uciąć. Najlepiej przeszyć się przez kilka rzędów, zawiązać supełek na osnowie i tyle. Tak, to jest bardzo proste. Szczególnie jak już uszyliśmy kilka rzędów, to jest prostsze nawet. Więc teraz jak wyszliśmy nad koralikami, to zawsze będziemy wracać pod. Czyli jak raz szliśmy pod, to później nad i na zmianę. Możemy przeszyć się przez kilka rzędów albo przez ten pierwszy na przykład. Czyli jeżeli mamy węzełek łączący dwa fragmenty nitki, to go chowamy w ten sposób, tak? W koralikach. W koralikach. Tutaj później robimy supełek na osnowie, oczywiście podwójny, tak? Zawsze jak dowiązujemy nitkę wątku albo właśnie ją kończymy, no to zawsze podwójny supełek. Żeby bransoletka nam się nie popruła, nie rozpadła. Tak. Powiedzmy jeszcze na przykład przez jeden koralik. Możemy się przeszyć jeszcze przez kilka rzędów, to już zależy jak bardzo chcemy ją zabezpieczyć, tak? Ale to już nie masz takiego znaczenia. I ucinamy po prostu. I teraz pokażę, jak już skończyć bransoletkę, bo będziemy ją kończyć w taki trójkąt. Tutaj, czyli zamiast całego rzędu, zamiast pięciu koralików, będziemy po prostu trzy dowiązywać do osnowy. Czyli Kinga pokazała podstawy wyplatania tego wzoru. Dalszy ciąg wyplatamy według naszego wzoru narysowanego na kartce, tym samym ruchem. I teraz pokażemy, jak wykończyć tą bransoletkę, żeby było takie, tak samo jak tutaj. Tak. Jak widać, ona się nie kończy na prosto, tylko troszeczkę schodzi w taki skos, tak? Tak, no w taki jakby a la trójkąt, tak? Czyli tak, będziemy potrzebować, jak skończyliśmy na tym rzędzie, czyli jeden złoty koralik, trzy niebieskie, jeden złoty, to teraz będziemy bez tych niebieskich, czyli jeden złoty, jeden niebieski, jeden złoty. I przechodzimy pod nićmi osnowy i omijamy pierwszą przestrzeń koralików i ostatnią, czyli tak jakby zawiązujemy je w środku. I mocno zaciskamy. I skoro byliśmy pod nićmi osnowy, to teraz nad, tak? Tak jak szliśmy całą bransoletkę. I mocno zaciskamy. Możemy sobie pomóc tym, żeby ściągnąć nitki osnowy, te ostatnie, żeby po prostu nam się mocniej zacisnęły. I teraz przeszywamy się jeszcze kilka razy w ten sam sposób, czyli raz nad, raz pod. Na tyle, na ile nam pozwala koralik, tak? Ile razy jeszcze możemy nitką się przeszyć w koralikach. I jak już uznamy, że ten rząd jest stabilny, przechodzimy nad poprzednim rzędem, czyli tym ostatnim, który był pełen. I kończymy nitkę, tak jak wcześniej pokazywałam. Czyli na przykład przeszywamy się przez ten rząd, robimy supełek i kończymy tak jak poprzednio. I teraz po całym, jakby cała upleciona bransoletka wygląda w ten sposób. Tutaj oczywiście jest bez schowanych nitek niektórych. Możecie zobaczyć, że nitka w pewnym momencie mi się skończyła i musiałam ją dowiązać. I taką nitkę, znaczy taką bransoletkę po prostu ściągamy z krosna, czyli tutaj odwiązujemy supełki, tutaj z tej strony też ją ściągamy. Tak, a można odciąć po prostu, czy lepiej nie? Znaczy zależy jakiej mamy wielkości krosno, tak? Bo jeśli mamy bardzo wąskie, to będziemy mieli za mało nitek, żeby zrobić zakończenie takie warkoczykowe. Więc lepiej odwiązać, nie będzie straty materiału. Tak.
prostu. Po prostu zdejmujemy ją z krosna. I teraz wiążemy supełek ze wszystkich nitek czerwonych osnowy. Tak najbliżej koralików, jak nam się uda. Jest to też dobry pomysł na zapięcie dla osób, które są uczulone na różne metale, bo są tylko jakby szklane koraliki i nitka, tak więc tutaj nic nie będzie nikogo uczulać. I mamy 6 nitek, a chcemy zrobić warkocz, bo będziemy tak wiązać bransoletkę. Później z tych warkoczyków możemy sobie zawiązać supełek na ręce. Więc skoro mamy 6 nitek, to mamy ułatwione zadanie. Po prostu po 2 nitki. Tutaj się zaplątało, możemy spokojnie uciąć. I z tych nitek będziemy zaplatać warkoczyk. Zaplatamy warkoczyk na około 9 cm u mnie, tak? Ale jeśli macie mniejszy nadgarstek, to możecie oczywiście krótsze te końce zrobić. Jeśli macie większe, możecie dłuższe końce zrobić. To już do Waszej dyspozycji tą decyzję zostawiam. To też zależy, jaka jest długość samego zwrotu, prawda? Tak. Samego wzoru, bo można zrobić też dużo, dużo dłuższy. Tutaj pleciemy tradycyjny warkocz, bez żadnych tajnych technik. Tak, no tak? Tradycyjny warkocz, czyli nitka z lewej nad środkową, później nitka z prawej nad środkową. Nawet można to opisać, jak wybrać warkocz. Tak. Poradnik. I jak upleciemy ten warkoczyk, to po prostu zakończymy go supełkiem, przytniemy resztę nitki, która nam została. No te nitki, które tutaj wystają, to one są już w środku można je zakończyć zakotwiczone, albo... zakończone, tak. Wystarczy je obciąć. Tak, dokładnie. Mhm. Można je też wszywać do skutku, aż znikną. Tak, w trakcie jak są na krośnie, można jak już się je zdejmie, to nie ma różnicy. I jak mamy taki kawałek warkoczyka, to po prostu na supełek wiążemy. Jeden duży supełek. Zaciskamy. Obcinamy nitkę. Gotowe, tak? I jest jeden koniec zrobiony. Z drugim robimy to samo. Obetniemy może też te nitki, tak? Tak. I tak stworzyliśmy właśnie taką bransoletkę. Ją później możemy sobie zawiązać supełkiem na nadgarstku. Możemy sami, możemy tutaj. Przy pomocy, jak ktoś potrafi sam, to gratulacje. Oj, ja potrafię. Nie wiem, ja też. Nie, to można dojść do wprawy. Węzeł 8 jest najbezpieczniejszy, bo nam się nie zaciśnie, będzie można go później odwiązać łatwo. Tak, i też jest ułatwienie, bo te warkoczyki nie są aż tak cienkie, one są trochę grubsze, więc też ten supeł się nie zaciśnie aż tak mocno, więc będzie go później można spokojnie odwiązać. Dziękujemy bardzo, Kinga, za ten wartościowy warsztat. Mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą, na czym polega technika wyplatania bransoletki na krośnie. I serdecznie zapraszamy na kolejne odcinki warsztatów na platformie Przeróbmy.